Witajcie kochani, Rafał z tej strony. W ciągu ostatnich 2 tygodni latałem chyba z 20 różnymi modelami dronów, począwszy od cinelifterów, takich jak QAV Pro, po malutkie drony, bardzo małe, typu na przykład GPRC HD, czyli Phantom. I w sumie, jakbym popatrzył na to, dzisiaj mam akurat taki czas, żeby przemyśleć sprawę, bo wiatr mocno wieje. To jednym z najciekawszych dronów na rynku i najpopularniejszych obecnie jest Mini 3 Pro. Dlaczego ten dron jest taki popularny? Dlaczego on tak dużo daje użytkownikom, jest tak doceniany i faktycznie cieszy się największym powodzeniem w tej chwili? I zastanawiając się, słuchajcie, nad tym, przemyślałem sprawę i to nie tylko chodzi o dostępność, nie tylko chodzi o łatwość obsługi, ale między innymi też o to, jaką on ma funkcjonalność, bo ma bardzo szeroki zbiór zasób wszystkich funkcji swoich. I słuchajcie, na tej bazie swoich doświadczeń, bo już latam nim od maja 2022. Wybrałem 5 takich ciekawych rzeczy, które można zrobić z tym dronem, bo to, że mamy fajny model, to jest jedna rzecz, ale co potrafimy z nim zrobić, to jest zupełnie inna bajka. I w tym materiale podzielę się właśnie tymi 5 kapitalnymi efektami, które jesteśmy w stanie wyciągnąć z Mini 3 Pro. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, moim numerem 5 jest Zoom Dolly, inaczej zwany efektem vertigo. Można go zrobić w bardzo łatwy sposób, a mianowicie tylko oddalając się lub przybliżając dronem do obiektu, na przykład takiego jak człowiek albo coś wyższego typu wieża czy nawet drzewo, i jednocześnie jesteśmy w stanie oddalić perspektywę, czyli zbliżając się dronem jesteśmy w stanie oddalić perspektywę i tak dalej. Zwykle do tego potrzebny jest wózek na planie filmowym, ale dron pozwala nam na to, żeby obiekt był tej samej wielkości w kadrze, ten obiekt, który chcemy pokazać, natomiast zmienia nam się bardzo i bardzo mocno spłaszcza drugi czy trzeci nawet plan. Fajny efekt, można go zrobić na 2 sposoby. Pierwszy sposób to jest postprodukcja, oddalenie lub, czyli zoom out lub zoom in, przybliżenie w postprodukcji. Łatwo się robi to, narzędzia Crop albo Ken Burns. Prosta sprawa, dosłownie minuta, dwie i to jest zrobione, ale też bardzo ciekawą formą jest możliwość wykorzystania tej aparatury DJI RC i użycia właśnie pokrętła zoom, czyli zbliżając się możesz zrobić zoom out lub oddalając się zoom in i osiągniesz fantastyczny efekt zoom dolly, czyli vertigo. Na miejscu 4 na pewno postawię hyperlapse. Hyperlapse są to animacje w ruchu, tak jak timelapsy, i duży proces jesteśmy w stanie zarejestrować w ten sposób, długi proces przede wszystkim, dlatego że na minutę filmu składa nam się 50 minut montażu, czyli nie jesteśmy w stanie nawet podczas jednego akumulatora, lotu na jednym akumulatorze stworzyć minuty filmu. Zwykle takie animacje trwają 10, 15 sekund, 20 sekund to już jest dobra sprawa. Trzeba pamiętać przy hyperlapsach o paru rzeczach. Wykonując hyperlapsy małym, lekkim dronem, będziemy niestety musieli wziąć pod uwagę wiatr, dlatego że często zdarza się, że te hyperlapsy nie są stabilizowane idealnie. Druga rzecz, w kadrze trzeba wziąć pod uwagę, że tak naprawdę ten obraz docelowy będzie dużo mniejszy, faktycznie skadrowany, dlatego że wchodzi nam też w grę stabilizacja, a stabilizację mamy też poprzez przycięcie. No i czas naświetlania, czyli shutter speed, jest bardzo istotny i w zależności od tego, w jakich warunkach wykonujemy hyperlapsy, tak trzeba dobrać ten shutter speed, żebyśmy nie mieli efektu szybkiego klatkowania, czyli najlepiej założyć filtry i osiągnąć odpowiedni czas do danych warunków i tego, co chcemy głównie na naszej animacji uwiecznić. Fajna sprawa, warto przećwiczyć się i zainteresować się hyperlapse. Można zrobić to też na kilka sposobów. Możemy to zrobić w takiej formie, że sama aplikacja nam tworzy hyperlapse, a możemy też sobie stworzyć sami już w postprodukcji hyperlapse, złożyć je w programie. To jest dłuższy proces, ale jak najbardziej też bardzo wdzięczny i wtedy ten efekt sami jesteśmy w stanie korygować ręcznie czy na bazie naszych doświadczeń. W każdym razie hyperlapse numer 4.
I słuchajcie, tutaj fajna sprawa, jeżeli chodzi o ten model Mini 3 Pro, on ma wychylenie gimbala 60 stopni do góry i 90 w dół, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać genialny efekt, a mianowicie na przykład, jeżeli mamy drona w pozycji dolnej, możemy uzyskać wznoszenie się z opuszczaniem gimbala, cały czas osadzając kamerę na obiekcie, czyli utrzymując obiekt w centrum kadru. Po paru przećwiczeniach dacie radę to zrobić, może nie od razu. I to samo można zrobić też w ustawieniu pionowym, jeszcze ciekawsze ujęcia, czy to obniżamy się wznosząc kamerę, albo podnosimy drona obniżając kamerę. I genialne w ten sposób ujęcia jesteśmy w stanie uzyskać. Ten dron ma jedną z największych ruchomości obok Parrota Anafi na rynku i naprawdę daje radę, szczególnie pod kątem spojrzenia do góry, 60 stopni. Numer 2 to na pewno Active Track, fantastyczne śledzenie ma ten dron, on też omija przeszkody, nagrywa 4K w 25 klatkach czy też w 30 klatkach na sekundę, więc nie za bardzo jesteśmy w stanie zwolnić materiału nagrywanego podczas śledzenia, ale za to dosyć dobrze sobie radzi z lotem do tyłu i śledząc nas z przodu, nie zawsze i nie na każdej wysokości. Trzeba też pamiętać, że jeżeli on wyczuwa człowieka, to człowieka na rowerze lub idącego piechotą czy biegnącego, wtedy ta wysokość jest niższa wymagana, z której już zaczyna śledzić, na przykład 2 metry. A jeżeli on wyczuwa auto, automatycznie będzie potrzebował wyższej wysokości, żeby rozpocząć ten proces śledzenia, na przykład 5 metrów. Tak to plus minus wygląda, natomiast to śledzenie jest super i mamy możliwość albo podążania za obiektem, albo ustawienia go też przed sobą, tylko nie zawsze dobrze się układa, to trzeba sobie wyczuć i najlepiej trochę potestować. Dzięki temu można uzyskać bardzo wdzięczne rezultaty. No i też następna sprawa to jest śledzenie z boku. Ważne jest też, żeby przy śledzeniu przestrzegać reguły 180 stopni, bo kapitalnie wtedy mamy, tak jak w paningu, obiekt główny jest ostry, natomiast pierwszy i drugi plan jest nieostry. Można taki efekt uzyskać. Jeżeli masz śledzenie w 25 klatkach, ustawiasz 1/50 sekundy, wtedy zwykle potrzebne są filtry ND czy też NDPL, ale to jest jak najbardziej do zrobienia i super, bardzo wdzięczny efekt można uzyskać, kapitalny efekt i super funkcjonalność, jeżeli chodzi o Active Track. No i słuchajcie, moim numerem jeden jest Spotlight, już powiem dlaczego, dlatego że Spotlight nie jest w pełni automatycznym trybem, on jest odpowiedzialny za to, żeby utrzymywać obiekt w kadrze, w środku kadru, natomiast ty możesz sam poruszać się dronem, możesz albo zwiększać, zmniejszać odległość od obiektu, nie musisz tak jak w Active Track utrzymywać tej samej odległości, tylko możesz na przykład pokazać obiekt z perspektywy, po czym się do niego zbliżyć, możesz polecieć trochę w prawo czy w lewo, okrążyć obiekt i on nadal jest cały czas w kadrze, a jednocześnie twoje ruchy są w pełni spontaniczne, tylko trzeba zadbać oczywiście o bezpieczeństwo i można zrobić genialne montaże. Uważam, że Spotlight jest numerem jeden, przynajmniej na mojej liście, jeżeli chodzi o Mini 3 Pro i efekty, jakie można uzyskać. Słuchajcie, i podsumowując, to jest 5 tych efektów, które zwykle jestem w stanie uzyskać, moich ulubionych z Mini 3 Pro. To jest genialny mały dron, poniżej 250 gramów. Jeszcze jeżeli wyciągniemy z niego akumulator, to waży prawie tyle, co opakowanie po jogurcie, a jednocześnie posiada tak doskonałe walory i umiejętności. Temu modelowi poświęciłem w zeszłym roku dużo czasu, bo około pół roku na opracowanie przewodnika online. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, jeżeli nie z całej wersji premium, to skorzystaj z darmowej próbki, tam mamy fragmenty 3 rozdziałów, link umieszczam w opisie pod filmem. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, mam też takie darmowe opracowanie, takie wprowadzenie do świata dronów, gdzie w tych kilku podstawowych krokach pokazuję Ci, jak wygląda wizja, wybór modelu w taki sposób, żeby korzystać z tego drona, żeby docelowo to była fantastyczna pasja, hobby, które może przerodzić się też w możliwość zarabiania dodatkowych pieniędzy i żeby jednocześnie ten dron nie wylądował po 3 miesiącach w szufladzie, bo nie masz już pomysłu, nie masz wizji na to, co z nim zrobić. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. Do zobaczenia, cześć!